Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam z Horizon Forbidden West i widzimy się przed wejściem do jaskini. Cały czas z tą epicką bronią, cały czas. Nie chciałbym jej tracić, ale chyba widzę, już musimy... Chomik! Szczur wędrowny. Ale z tym chyba się już tu... No, zdecydowanie. Musimy się z nią pożegnać. Wielka szkoda. Może amunicję sobie uzupełnijmy. Kurde, gumi jagody gdzieś. Zbierz leczniczy jagody. Fajnie się mówi. Niech boginie ziemi nam wybaczą. Okej, tam coś jest, żeby się dostać. Co? To taki mur. Zbudowany ze... Tędy! Za tobą. Dobra, jedne gumi jagody są już. Drugie. A co to za lampionik? Kurde, i by ten przeskok poszedł lepiej niż mi. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Z drugiej chyba. Znaczy, z tej bym wolał sprawdzić. Bo tu są gumi jagody. Nie. Co jest przed nami? Jak wrota kotła. Znowu będziemy się nie wiadomo ile wspinać. Doskoczysz tu? Świetnie. Dobra, idziemy do tych wrót. Trochę gumi jagód się udało zebrać. Żeby zrozumieć, co tam się dzieje, potrzebujesz tego. Na skroń. O tak. Światło na wrotach. Co? Niedługo się przyzwyczaisz. Spokojnie, Zofia. Pomogę. Posłuchajcie. Te maszyny są zupełnie inne. Groźniejsze. A to oznacza, że za wrotami jest coś wyjątkowo potężnego. No nie gadaj, ale znowu. Róbcie to, co ja. Każde z zadań fabularnych kończy się jakąś epicką postacią, epickim bossem. Musimy znaleźć rdzeń tego miejsca. Co? Kto to zbudował? Maszyny. Inne niż te, które znasz. Maszyny. Trzeba je zniszczyć. Jestem tuż za tobą. No to jazda! Fajnie jest, Aloy! Proszę! Proszę, amunicja! Weź tę amunicję! Mam linię strzału! Zaczynaj rozdrabiać!
Czy oni mi dali jakieś inne pociski? No niekoniecznie. Ale świetnie, zwalili mnie. Teraz tu dajemy czadu. Człowieku. To już wszystkie macie. Gdzie rzuciłeś tą amunicję? Kurde, wy też tak rzucacie, że ja nie wiem, czy ktoś ją zauważy w ogóle. Kurde, dobra, ale którą ty amunicję mi koleś rzucasz pod te nogi? I pytanie, kiedy będę mógł mieć inną amunicję do strzału? Ziemi pojawiają się i znikają. Nie tylko powstają tutaj. Są też naprawiane. A ten duch, którego szukasz, jest tutaj? Minerva? Może. Ale mam przeczucie, że to nie wszystko. Co tutaj już w tych jaskiniach wygląda na to, że gumy jagody nie rosną? Są jak. Szkoda, szkoda. Zaraza. Pamiętacie, jak mówiłam. Wyjdziecie? Słuchacie? Czemu on tylko tamta zginęła? Nie czaję. To Hefajstos. Albo jest zafascynowana fokusem, albo zginęła, bo już nie wiem, o co chodzi. Wygląda, jakby te kable blokowały drogę. Poczekajcie tutaj. Znajdę nam inne przejście. Dobrze. Co to za panele? Zleć jak zwykle, psia krew. A skąd ty tu się wzięłaś? Już dotarłaś? Co to są? No kutwa, koleś. Chyba muszę być w odpowiednim miejscu, by zadziałać. Coś zrobiło.
Jeszcze jeden. Co? Możesz stanąć na tym panelu? Tak? Świetnie, zostań tam. Dobrze. Będę mogła się wspiąć na samą górę. Kolejny panel. Cokolwiek to jest. Ale stąd nie mogę strzelać w tryby na kolumnach. Może jeśli znajdę coś, żeby to obciążyć? Wykorzystam te skrzynie. Coś jeszcze tu jest? No, zdecydowanie. Chyba mogę przepchnąć skrzynię przez tarczę. Ale muszę pójść naokoło. Co? Naokoło? Co ty gadasz, Eloy? Tędy się chyba zmieści. Nie mogę zmieścić skrzyni w ten otwór. Czuję się oszukany. Według mnie ona by tam wlazła. Dobra, już prawie. A. Zębatki te. Tym razem są tylko dwie kolumny. Najgorsze to czekanie na zakończenie się okrążenia. Już. Będę mogła przejść na drugą stronę. Jest tak wysoko. Nie pękaj. Nie takie rzeczy się robiło. Jak ci tam idzie, Aloy? Chyba się zbliżam. Kolejny zestaw kolumn. Gdzieś powinien być panel, żeby je aktywować. Czemu nie zaliczył tamtego strzału? Jedna sekunda. Jeszcze cały ten węzeł. A jeżeli mamy tam podejść? Tak jakoś nie jestem przekonany. Hej. Kable tu poruszają. Cofają się. Teraz możemy wdrapać się do szybu. No dajesz, do góry. Kable wiją się wokół węzła po drugiej stronie. Spróbuję się tam dostać.
Poczekamy. Tak, tak, jak coś do roboty, to wy zawsze czekacie. Nie ma komu robić, nie? Nie straszę, Roy. Dobra, w porządku. Jak dostać się do węzła? Może to tym? Węzło nie przyciągnę. Ciekawa zagadka kolejna, kurczę, w tej grze. Taka na spostrzegawczość, bym powiedział. Stąd zdołam doskoczyć. Wygląda, że tak, jakbym się rozpędził. Innego wyjścia nie mam! Dokładnie, to było to. Spadaj stąd. Elo, i poważnie proszę podchodzić do tego zadania. Chodźcie tu, proszę. Proszę. Następuje transfer uzbrojenia do jednostki G-Mark-1. Kto to? Hephaistos. Przejął całe to miejsce. Chyba widzę kolejny węzeł po drugiej stronie. Obok drzwi. Co za robota. Jak się dostać do węzła? Rozpocząć tankowanie jednostki G-Mark-1. Zwiększyć przepustowość o 20%. Już. Ale tam przyslecieć? Chyba nie, tam, nie? Dokładnie. Natychmiast włączyć dystrybucję do mieszkań. J1Z. No i tutaj mamy się z prawej strony jak spiąć, tak? Tędy? Gdzie to było? Transfer dodatkowych pakietów. No, dokładnie. Do magazynów 5 i 12. No Eloy, do góry! Załadować pociski do jednostek od A-59 do B-24. Mogę się przejechać na jednym z metalowych transporterów. Uruchomić ocenę uzbrojenia Alfa. Nie zahaczymy. Wszystko wyliczone elegancko. Oni już tam wleźli. Którędy? No ej. Sorry. Jakiś skrót znaleźli na pewno. Nie miałam tego w planie. A miałem się puścić? Natychmiast zwiększyć ładunki zapalające jednostki G. Chyba nie. Co my mamy tam się dostać?
Aktywacja matrycy. Te grandy lecą. Bo już teraz zwątpiłem. Rozpocząć tankowanie jednostki. Nie, Mark 1. Zwiększyć przepustowość o 20%. Już. Miałem zeskoczyć pewnie na tą maszynę. Dobra. Natychmiast włączyć dystrybucję do mieszki. J1 Z. Szybko, Elo, i teraz sprawnie. Kurde, musiało się zamknąć w ostatniej chwili. A i takie czekanie, widzi się. Transfer dodatkowych pakietów do magazynów 5 i 12. Załadować pociski do jednostek od A-59 do B-24. Uruchomić ocenę uzbrojenia Alfa. Jednak mieliśmy troszkę kawałeczek dalej po prostu chyba zalecieć. Przełączyć pomocnikę pociągu 9HX. Koniec trasy. Czas dobra. Ocena uzbrojenia zakończona. Chyba dam radę przelecieć na platformę niżej. Jest wolny. Natychmiast większy członki zapalający. No, jedna pomyłka była w tym zadaniu. Ale co to, na taką spinaczkę ogromną to chyba nic, sami musicie przyznać. Jakie ładowanie dominacji? Czego on wszedł z tego miejsca? On już wcześniej przejmował obiekt, aby budować zabójcze maszyny. Ale nie zawsze był wrogo nastawiony. Kiedyś stanowił fragment czegoś dobrego, czego się nas wygaje. Kolejne pęki kamer pokrywają te drzwi. Jesteśmy w pobliżu. Hello, ładowanie, nie walka. O nie. Co Hefajstos jej zrobił? Przemienił w broń, której użyją przeciwkowe. A wtedy pieśń ziemi. Kiedy moi ludzie ją zobaczą, gdy zaatakuje ich bogini. Wiesz, co musimy zrobić. Będziemy walczyć. Var. Gotowy. Powinien być węzeł, dzięki któremu ją wyłączę. Pancerz.
potrzebujecie ciężką broń. Jeżeli będę mogła jej użyć. Dobry pomysł, Eloy. Całego. A amunicję się raczej nie martwię. Bardziej bym musiał jakąś broń zdobyć. Broń tą. Nie bardzo ją widzę w tej chwili. Czy ona w ogóle tu gdzieś jest? Ale udało się wychowalić, trzeba to trochę wykorzystać. Korzystać, za długo nam to nie dało rady. Wy. Nie dobrze. Gdzie ty jeszcze walczysz tu? Z tym kundelkiem już. No wiesz ty, patrz, jak to się robi. Dobra, teraz trzeba zbierzmy złom z niej. Żałoba po maszynie, która prawie nas zabiła? To wciąż jej bogini. Ja nie płaczę za boginią czy maszyną. Tylko za utraconą wiarą. Słuchaj, Zoo, jeśli chcesz, wracaj do domu. To ja go jeszcze mam? A jeśli tak, to jak długo? Umiesz uleczyć nasze ziemię? Ocalić mój lud?
wszystko przyjdzie czas. Ale zaczynam dziś. Spoko, Eluj, ale pozbierajmy złom na sam koniec, kurde, bo tu mogą być ciekawe części. Niszczyciel kotła Epsilon. Przekroczenie zasilania systemu. W celu rekompensowania cofowanie do chmury. Eliminacja. Przypominają maszyny. To kody. Wiedza. Jak poskramiać maszyny. Możesz to opanować? Szkoda zostawić tu sprzęt, sami przyznacie. Jeszcze przebiegnę się gdzie coś ciekawszego. Muszę być przygotowana. Powinnam pewnie wziąć te kody dominacyjne. Przydadzą się. No jasne, że się przydadzą. Będziemy mogli więcej maszyn dominować. Pasowe strzały myśliwskie to są te moje dokładnie. Żebyście wy podawali tą amunicję trochę lepiej, bardziej dostępny sposób, że ja to widzę, gdzie rzucacie, albo do rąk jeszcze lepiej. Jeszcze. I już zbieramy kody maszyn. Z maszyn, których jeszcze nie skanowało. Masz już wszystko? Tak. No to droga. Tak jak widać, ukończyliśmy, drodzy widzowie, to zadanie. Ja się bardzo świetnie bawiłem podczas tej rozgrywki. Było trochę zagadek, jak dostać się tam na górę, a przede wszystkim sama finalna walka, która była niezwykle wymagająca i w tym miejscu będę się z wami żegnał. Proszę pamiętajcie o łapkach w górę, a jak chcecie, żeby nie ominął was żaden odcinek, subskrybujcie kanał. To cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.